Witam was serdecznie, z tej strony oczywiście Demon Diaz i zapraszam na kolejny film z serii Zagrajmy w Code Vein. I powracamy sobie teraz do ruin Starego Miasta wraz oczywiście z Miją, którą to ostatnio poprosiłem o dołączenie do mojej drużyny jako taką nową partnerkę. I przejdziemy sobie teraz do drabiny, która wcześniej, jak widzicie, wisiała właśnie w ten sposób, tak jak teraz. No i było to jakby całkowicie nieosiągalne dla mnie, żeby tam przejść. I się tak głowiłem, w jaki sposób się tam dostanę, czy czegoś nie przegapiłem w tej lokacji, bo przecież tutaj było naprawdę sporo miejsc do sprawdzenia w tej lokacji. Swoją drogą, nie wiem dlaczego w niektórych miejscach nie ma kropek, mimo tego, że w tych miejscach byłem, bo nawet tam odkryte przedmioty, znaczy miejsca, punkty jakieś na tej mapie, ale nieważne. Generalnie sprowadza się do tego, że w tym momencie, na tym etapie gry, możemy podejść do tej statuy i po prostu aktywować sobie drabinę. Tego nie mogłem zrobić wcześniej, nic tutaj się po prostu przy tym posągu nie pojawiało. A teraz posąg posłuży za aktywator przejścia do kolejnej części tej lokacji, a być może do zupełnie nowej lokacji. Co by nawet jakby było sugerowane przez Miję ostatnio w rozmowie w poprzednim odcinku. Mamy jakieś korzenie. No, i oczywiście cutscenkę, także zobaczmy, co takiego się wydarzy. So, every spring we've found so far leads back to here. Come on, let's head in. The source can't be far off. No i wydaje mi się, trochę ta drużyna powiększyła w porównaniu do tego, co widzimy. Ale dobrze, niech będzie. Najważniejsze, że jest Mia. Oczywiście w ramach urozmaicenia, jeżeli chodzi o partnerów. Czy mamy tutaj coś jeszcze? Szczerze mówiąc, nawet tak. Nawet lubię wysokości. Wspominaliście też, że można wyłączyć sobie te komentarze NPC, jeżeli by kogoś to irytowało. Ja przyznam szczerze, że traktuję to trochę jako takie urozmaicenie tej podróży. Coś tutaj FPS-y na chwilę spadły. Chyba coś się dużego musiało doładować w tym momencie. No przecież jesteśmy w jakimś tunelu, w jakiejś jaskini. A cały czas mam wrażenie, że ta płynność trochę cierpi w tym miejscu gry. Żeby się szykowała jakaś wielka podziemna lokacja, coś na kształt tej wielkiej dziury właśnie, tak zwanego Hollowing Pit, w którym to było takie bagno jakby, ten ściek. Gdzie też zresztą Miję poznaliśmy tak na dobrą sprawę. Coś tam mi się na mapce pojawiło, jako punkt orientacyjny. To już nawet dwa razy. No, na pewno tam nie byliśmy. I chyba będzie to moja pierwsza kapliczka w tej nowej lokacji. Przed nami już. Lada moment. Okej. Swoją drogą, powiedzieliście, że muszę ustawić sobie też te pasywki. Ej. Nie. Katedra tej krwi. Czy my właśnie weszliśmy do Kodwej nowego Anor Londo? No ja... Przepraszam bardzo, ale tak to wygląda. Ja pierdziele. No. No nie, no inspiracja myślę, że tu jest ewidentna. No chyba, że to chodziło oczywiście o inspirację katedrą z Mediolanu, można powiedzieć. Ale no myślę, że każdy, kto grał w Dark Souls w tym momencie ma naprawdę ogromne i słuszne skojarzenia właśnie z Anor Londo z Dark Soulsa. No ja pierdzielem. My punkt. Właśnie naszą kapliczkę. No właśnie, bo to wszystko jest jeszcze w kraterze, kurde, postawione. Czy ja tam właśnie za swoimi plecami widziałem jakiegoś przeciwnika? Jeżeli tutaj będą jakieś gargulce latające czy coś takiego, to będę w szoku. Chociaż w sumie nie, nawet się nie zdziwię. To byłoby do przewidzenia, szczerze mówiąc.
jeżeli w tej lokacji by tak było. Już mnie chyba nic nie zaskoczy. Jeżeli tu będzie coś pokroju Ornsteina i Smauga, to jestem rozwalony. O-o. Ja też. Takiego, który się rozgląda jeszcze. Okej, bardzo ładne obrażenia wchodzą. No we mnie też. O Jezu! Jezu, 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 Jezu. We mnie jeszcze lepsze obrażenia wchodzą. Ale dość sprawnie sobie z nim czy z nią poradziłem. Nic nie mamy, tylko, no, tylko 2000 punktów doświadczenia, ale żadnych tak naprawdę przedmiotów. No dobra, ale tutaj mamy ewidentne rozwidlenie, bowiem mam do wyboru aż 3 ścieżki. Sprawdzimy sobie najpierw w takim razie tę drogę. Ponieważ na minimapce widzę, że coś tutaj może być interesującego. O-o. Żegnamy! Spokojnie, Mia, co ty robisz? Jezu, jak się ona odpaliła po prostu, jak... Giń! Ej, tego się nie spodziewałem. Czy ona go trafi? Nie wierzę. Dobra, no to zostawię sobie w takim razie trochę osocza i energii na dobijanie wrogów z dystansu. Pozwolę mi sprawdzić się. Ma to jest jej konik akurat. Wypadałoby też odnaleźć jakiś punkt skorzenia. Nie wierzę, są latający przeciwnicy. Nie żartowałem z tym, naprawdę. Czy to jest zwykły przeciwnik tej lokacji, a nie jakiś miniboss? Dobra. Cofam to. Jesteście mocni. Ej, czemu na mnie? Czemu to tak na mnie się skupiło? Nie mogliście jej zaatakować, czy coś w tym stylu? No ja pierdzielę. No strasznie płaska jest ta lokacja, tak. No właśnie tak myślałem, że to zacznie się ruszać, ale chyba nie, skoro uderzam. I skoro sama zwróciła na to uwagę, to raczej nie powinno. Coś tutaj mamy na mapie. Do otwarcia z drugiej strony prawdopodobnie, ewentualnie pod wpływem jakiejś dźwigni ta brama się ruszy. Natomiast kolejny przeciwnik taki wiszący. Jezu, jakie to jest wielkie! Ale podobają mi się. Te widoki. Jezu, no nie spodziewałem się, że przyjdzie nam chodzić naprawdę w Kotwejnowym Anor Londo. To nawet tak zatytułuję ten odcinek. Anor Londo? O-o. O. Myślicie, że tędy przejdę? Mi się wydaje, że nie. Naprawdę, dlaczego moja postać musi sama robić kroki do przodu? Dobrze, że mnie cofnie, no ale... Zaraz. Nie! Pojawi się w kapliczce! No... Nie no, świetnie mam się. A co? Ja uwielbiam to pytanie. Zrobiłem malutki kroczek do przodu. No! Ale mówiłem o pasywce. Adrenalina. Nie no, mam atlasa ustawionego. Zwiększenie siły i witalności. Zwiększenie HP, ale... Tego dwuręcznego tu nie mam. Chyba, że tak się to po prostu dziwnie nazywa. Dobra, wrócimy do miejsca, w którym zginąłem. Sprawdzimy jedną ścieżkę do końca, dopiero później tutaj pomyślę o obraniu jakiegoś innego kierunku eksploracji. Dobrze, spokojnie. Może by było przejść niepostrzeżenie? Chyba nie. No kurde! Ile? Tych ataków! Najgorzej, że to się jeszcze bardziej wiadomo teleportować, maczelność.
Muszę odzyskać swoje doświadczenie, przecież tam jest ich 40 tysięcy? Tych punktów? Dobra, pięknie. Ale bardzo ładnie można sobie uzbierać na nich. Expa. Podejdę tylko na moment i to ostrożnie, żeby nie zginąć. Tak, tu jest ewidentnie brak... Tutaj nie mamy przejścia, ewidentnie. To jest ślepy zaułek, tak samo jak tutaj. Czemu tak bardzo są te... Kurczę, wszystkie przejścia tutaj jest zniszczone. Ej, tam jest fragment wspomnienia, to muszę zdobyć, koniecznie. Chciałbym zdobyć wszystkie, postaram się. Nie znaczy, że mi się uda, ale spróbować można. No chyba, że będą jakieś naprawdę bezużyteczne. Tędy moglibyśmy przejść, ewentualnie prosto. Sprawdźmy najpierw tę drogę może w takim wypadku. Zgaduję, że tam jest jakaś kapliczka u góry. Stąd nie przejdę tam. Jezu, ale powiem wam, że ta lokacja wygląda... No imponująco na pewno, ale też jak ogromny labirynt, bo tutaj wszystko wygląda tak samo. Dobrze, wróciliśmy do właśnie miejsca, w którym byliśmy. Czyli tak naprawdę poeksplorowałem w tym momencie, można powiedzieć, wszystkie ścieżki. W zasadzie. Stamtąd przyszedłem. Tego nie mamy tylko jeszcze sprawdzonego. No dobra. No ale pójdziemy tędy. Do końca i konsekwentnie. O-o. Czy ty pilnujesz korzenia? O nie. To jest jakiś kosmita! Przerobiony z właśnie ruin Starego Miasta. No z taką już walczyliśmy. To mówiłem, że ma głos jak misjonarka z Dark Souls 3. O. Lecz się! O, trochę muszę się poleczyć. Za dużo to ona tych obrażeń nie zrobiła, ale chociaż się ją dobiła. Queen Steel, proszę bardzo. I mamy... Co? Czy ty jesteś zawiedziona tym skarbem? Przecież to jest, kurde, najlepszy po prostu przedmiot, jaki mogłem tylko znaleźć. Wzmocnienie regeneracji. Wzmocnienie mocy regeneracji moich środków leczniczych. No przecież to jest fantastyczna sprawa. Znalezienie czegoś takiego. No nie może być nic lepszego po prostu. No nie istnieje lepszy skarb, naprawdę. No chyba, że jakaś przepotężna broń. A, mamy skarb. Znowu, stal. To mi się podoba. Widzę, że można tak naprawdę sporo tutaj nazbierać sobie w tej lokacji. A to bardzo dobrze się składa, ponieważ wypadałoby ulepszyć moją broń. I teraz myślę, że nawet na spokojnie mógłbym powrócić do kapliczki. A tę ścieżkę to w prosty sposób sobie będę mógł sprawdzić. Wystarczy, że oczyszczę drogę z jednego przeciwnika i będziemy mogli skręcić na lewo. Tak, do tej pory to chyba wszystko już zobaczyłem, co tutaj było do zobaczenia. A przynajmniej mam taką nadzieję. Chodźmy zatem do bazy na moment. Zobaczymy, czy przypadkiem nie mam już 3 sztuk tej stali. Aczkolwiek bardziej to mnie interesuje Atlas i moja pasywka. Właśnie ta. Ej, przecież się tego nauczyłem ostatnio. To dlatego nie mogłem sobie tego ustawić chyba. No pewnie, ale to jest dziwne. Ale to jest dziwne, moi drodzy. Byłem przekonany, święcie przekonany, że ja się tego nauczyłem przecież. No to czekajcie, zobaczymy, czy ja mam w takim razie cokolwiek tutaj do roboty w bazie. Queen Steel. Ile tego jest? 2 sztuki. No to nie mam nic do roboty. No dobra, to zrobimy tak. I trochę chociaż w level damy, bo bardzo rzadko awansuję, głównie na te dary stawiam, a myślę, że poziom jako tako, no, wypadałoby też trochę rozwijać. Nie ma co tego aż tak bardzo zaniedbywać. Także ruszajmy ponownie na eksplorację. Ja też mogę go zauważyć. Spokojnie. Regeneracja na +2, no. Ciekawe, ile teraz będzie mi życie przywracało. Na początku chyba to było 300 HP, potem było 500. To ciekawe, czy teraz będzie 700, 800? Pewnie coś koło tego. Ale ładnie. Jeszcze tylko jedną taką stal królowej poproszę i będę naprawdę zadowolony. No, wydaje mi się, że gdzieś tutaj może być właśnie takie miejsce, że łatwo będzie spaść. W ogóle był prawie na hita, to niepotrzebnie go zrzucałem. Bo tak się tylko pozbawiłem opcji podniesienia skarbów z niego. Jakichś takich, wiecie, ewentualnych skarbów.
czyściutko. Nie, ale to naprawdę nie mogę się oprzeć wrażeniu, że to wygląda jak Anor Londo i że to jest inspirowane Anor Londo. Poważnie. Ta architektura, no... wręcz krzyczy. Co to jest? Grants and equipment lightning properties. Okej, okay. Redukuje też skalowanie statystyk, ale jakby umożliwia nam wzmocnienie broni błyskawicami. Nie otworzę sobie tego z tego. Ha, czyli tutaj musi jednak być jeszcze jakaś inna droga. No to powoli robi się problem, ponieważ nie wiem, gdzie mogłaby być taka inna ścieżka. Tak wam powiem. Może gdzieś trzeba będzie zeskoczyć, może gdzieś są jakieś schody, których nie zauważyłem, może gdzieś jest po prostu jakaś zwykła ścieżka, której jakoś nie spostrzegłem wcześniej. To jest bardzo możliwe. Tak jak mówiłem, wszystko tutaj wygląda tak samo, więc trzeba będzie cierpliwie to sprawdzić. Tam u góry widziałem jakiegoś przeciwnika. Kto wie, może tak patrząc się na niego, dam radę jakoś tam dotrzeć. Czy tu będzie jakaś ścieżka na lewo? Jest jakaś ścieżka na lewo, a mnie tam nie było. No właśnie. Także widzicie, już się wyjaśniło. Jednej rzeczy nie zauważyłem, ewentualnie zauważyłem, ale stwierdziłem, że przyjdę tutaj później, no i tak oto wracam. Co z tego, że sobie zapomniałem, ale jest jakieś wspomnienie. Czy to nie jest pułapka? O-o! Inwazja? Vestige Part B. O-o! O-o! Ile tego? Ile tego, kurde, mamy tutaj? Debuff? To jest czasowe? Mam nadzieję. O cholera! Czy to ma jakieś pole siłowe? Dobra, czy jak wejdę w jego bańkę, to wtedy mogę zadawać normalne obrażenia. O-o, kolejni się respią! Czy ja mam tutaj coś zrobić? To jest jakaś mechanika, której nie czaję jeszcze. Ja nie spodziewałem się, że będzie coś takiego jak inwazja. Również i tu. O nie, Mia zginęła! O-o. O kurde! Na jeden cios było! To bydle! Ja pierniczę! Dobra, powrócimy do tego miejsca. Ej, tego się nie spodziewałem, muszę przyznać szczerze. Że aż tylu, po pierwsze, przeciwników przyjdzie, to jeszcze tak mocnych. Hey, are you okay? Chyba o to ja powinienem zapytać. Ale nie zapytam. Pójdziemy po prostu przed siebie. Na szczęście droga nie jest jakoś skomplikowana. Ale muszę przyznać, że naprawdę fajne obrażenia teraz zadaję w związku z tymi ulepszeniami. Mam nadzieję, że uda mi się też polewelować tę pasywkę. No na razie zobaczcie, ten pasek, no trochę jednak jeszcze musi wzrosnąć, żebym mógł sobie wymaksować tę statystykę. Czy też ten dar w zasadzie. I żeby mógł tego używać na każdym kodzie krwi. Jeszcze pewnie wiele, naprawdę, no... może nie godzin, ale dziesiątek minut walk przede mną. Jezu, prawie na hita, naprawdę. Tam będziemy musieli jeszcze pójść, ale to zrobimy później. Najpierw to postaram się jednak odzyskać. Czy oni się zrespią ponownie? Oczywiście, że tak. Nie będziemy się wycofywać! Choć oczywiście byłoby to bardzo... O! Bardzo mądre na pewno. Ona zaraz padnie. Czemu tak szybko padła tym razem? No masz za co przepraszać akurat. Zawiodłaś mnie. O!
Jezu! Ja pierdzielę! Muszę się wycofać. O-o, jakie to szybkie! O-o. Skąd oni tutaj się wzięli? Dobra. Jezu, musiałem ten skarb podnieść. Dlaczego ja to zrobiłem? Czy ja mogę mi je jakoś wskrzesić? Coś w tym stylu? Chyba nie. Jeden na jeden. Mamy plecy! Jeśli można tak to nazwać w ogóle. Ile ich tu jest? Stamina! O nie! Na jedno uderzenie byliście! Podobna sytuacja jak ostatnio. Dobra, moi drodzy, bo dzisiaj musiałbym kończyć troszeczkę wcześniej, także myślę, że na tym byśmy sobie zakończyli ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Rozprawimy się z nimi w kolejnym odcinku. Na spokojnie sobie poeksplorujemy już to Anor Londo Code Veinowe. Bardzo fajnie, że jest tutaj też, taka jak mapka w tej grze, bo bez tego naprawdę miałbym tutaj wielkie trudności, żeby się połapać, gdzie jestem. Będziemy zmieniać, właśnie chciałem zmienić broń na szybszą i taką z zasięgiem, żeby po prostu sobie ich na spokojnie dostrzelić z dystansu, ale niestety zrobiłem w prawo przyzwyczajenie ze wszystkich solusów, a nie do góry strzałkę i trochę mnie to zdezorientowało. Tak czy inaczej, dzięki wielkie za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górę, zachęcam do komentowania, zachęcam oczywiście do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco i do usłyszenia, zobaczenia następnym razem. Dziękuję serdecznie za wszystkie komentarze i życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się i pa, pa.